W Ewangelii Jana, w 7 rozdziale, w 24 wersecie, Jezus dał prosty nakaz. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Wielu dzisiaj próbuje kłamać, że chrześcijanie w ogóle mają nie osądzać. Tu jest jasny nakaz. Mamy sądzić, czyli oceniać, mówić to jest dobre, a to jest złe. Wyciągać też z tego konsekwencje. Ale mamy to robić sprawiedliwie, dogłębnie, a nie z pozoru. I teraz pytanie. Kogo obraża piosenka Ksiądz pedofil już się zbliża? Po pierwsze, nie jest to przeróbka katolickiej pieśni, ale pieśni pana Kukiza Ksiądz proboszcz już się zbliża. Nikt jakoś niespecjalnie dzisiaj przypomina Kukizowi tamtą piosenkę. Ale nie w tym rzecz. Moim zdaniem nawet piosenka Kukiza, Ksiądz proboszcz już się zbliża, absolutnie nie obraża Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo w rzeczywistości ta katolicka piosenka obraża Jezusa Chrystusa. Zastanów się. Jezus jest wszechmocnym Bogiem. Bóg nie mieszka w świątyni ręką zbudowanej. Zobacz sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Czyli księża katolicy, którzy mówią, że w ich kościołach, świątyniach mieszka Bóg, że ten opłatek to jest Jezus Chrystus, to oni obrażają Jezusa Chrystusa. To oni bluźnią przeciwko Jezusowi Chrystusowi. To oni, kiedy mówią, że na mszy składają teraz Chrystusa jako ofiarę za grzech świata, dokonują strasznego aktu bluźnierstwa. Jeśli ty we mszy uczestniczysz, tak samo bluźnisz, obrażasz Jezusa Chrystusa. Nie sądź z pozoru, sądź sprawiedliwie. To ta piosenka katolicka obraża Jezusa Chrystusa. To pedofile obrażają Jezusa Chrystusa, a nie mówię nieprawdy o nich.